się, Ignacy, dzisiaj przydarzyło nieźle. No dobrze, mam nadzieję, że teraz musisz sprostać wypowiedziami, podziękowaniami wszystkim tym, wszystkim z Państwa, którzy chcieli tutaj ten palny dzień 17 czerwca zjawić się i złożyć mnie uszanowanie z okazji 90 lat, no i 70 lat ciężkiej pracy, proszę Państwa, do której trzeba mieć absolutne zdrowie. Kiedy zapytano, którą z rosyjskich arystokracji, jak dojść do sukcesu w momencie, kiedy występujesz, powiedziała: zdrowie, zdrowie i jeszcze raz zdrowie. Gdybym tego zdrowia nie miał, nie padłoby tu dziesiątki spostrzeżeń. Miałem to zdrowie i dzięki Bogu wykorzystałem to zdrowie, mam nadzieję, pod każdym względem i nie mam sobie nic do zarzucenia. Może jedna złośliwość, czy niezręczność, nawet w stosunku do obecnych tutaj, za którą umiem przeprosić, bo popełniłem parę gaf, ale wycofałem się z tego, przyznałem się i powiedziałem: przepraszam. I niech te słowo przepraszam tutaj rozbrzmiewa. Tak jak patrzę, przyglądam się wszystkim z Państwa. Na pewno była chwila dłuższa, kilkudniowa, kilkutygodniowa, kilkuroczna, że spotkaliśmy się, że wymienialiśmy nawzajem jakieś spostrzeżenia. Dlatego, że zależało mi nie tylko na swojej karierze, zależało mi również na tym, żeby Związek Artystów Scen Polskich za wszelką cenę pozostał, żeby się nie rozbił. I dziękuję, że w tym trudnym momencie i dla Związku, i dla mnie my spotkaliśmy się w Hanowie. Święciliśmy nowy sztandar. Słyszałem, że już ten sztandar zaistniał na różnego rodzaju nowych uroczystościach międzynarodowych. No, dużo można byłoby tutaj opowiadać. Okres ten dzisiejszy nadspodziewanie mnie zaskoczył. Proszę Państwa, tyle ważnych, różnych spraw. Każdy z nas ma. Każdy z nas dąży, żeby się obronić, żeby nie dać, żeby uratować społeczność, instytucje. To ciężki czas i jeżeli uznaliście, że w tym czasie możecie mi podziękować za te 90 lat, łącznie z pierwszym okresem, kiedy jako chłopak oglądałem nurt rwącej rzeki Łydyni w Ciechanowie i przyglądałem się wspaniałemu zamkowi Chloe Bonny. On odszedł, ale potem powracał co pewien czas. Bo my wracamy do dzieciństwa. Proszę mi powiedzieć, czy jest coś, co bardziej nam smakuje niż w dzieciństwie? Nie. Zawsze jest coś takiego. I stąd wspomniano tutaj o mojej babci, której składam kwiaty i złożę. Część tych radości, które mnie tutaj spotkały, tylko obym dowlókł się do miejsca, w którym tam spocznie wobec moich najbliższych. No i będę opiekował się Ja wierzę w przeznaczenie, wierzę w opatrzność. To jest oczywiście bardzo specyficzne. To nie jest takie ograniczone, że wierzyć można tylko w sposób jeden, taki, a nie inny. Kiedyś w gimnazjum w Otwocku katecheta podszedł do mnie: Ignasiu, a czy ty nie chciałeś pójść do seminarium? Ja powiedziałem: proszę księdza, no niestety, ale należę do ZTP. No tak, to do ZTP, to z ZTP do seminarium to nie bardzo. I tak, proszę Państwa, ja się do tego przyznaję, ale do partii należałem tylko jednej: Związku Artystów Scen Polskich, i to jest, owszem, kandydowano, namawiano. Powiedziałem: ja mam swoją partię, Związek Artystów Scen Polskich, i okazuje się, że niezły związek, ma już teraz podstawy. Chciałbym zwrócić się do wszystkich osób, które tutaj wypowiadały wiele ważnych dla mnie słów. Pozwólcie, że zwrócę się do Krystyny Jandy, za które to słowa nie tylko dziękuję, jakie wypowiedziała, ale że w takim trudnym dla mnie bardzo okresie tak, jako energiczna kobieta, organizator nowego życia, to będzie, co jest, co się dziś, dziadku, zagrasz tego dziadka, zagrasz tego dziadka. No i przyszedłem, zagrałem, objechaliśmy kilkadziesiąt miast w Polsce, a również z Teatru Polskiego udało nam się dwukrotnie przekroczyć ocean i dla Polonii występować tam w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa. Brawo. Brawo dla Pana. Tak, trzeba będzie to wszystko podzielić, rozdać. No tak, no trzeba, wiesz, proszę Państwa, no, wezmę jedną, dwie, trzy, no może 7 róż. 7 to taka szczęśliwa liczba, ale resztę to chciałbym, żeby zaistniało na grobach tych, którzy od nas odeszli. Jeszcze raz dziękuję wszystkim obecnym, że w ten upalny dzień 17 czerwca sala teatru, reprezentacyjna sala Teatru Polskiego jest pełna. Proszę, to jest jakiś znak. I to nie tylko dotyczy mojej osoby. Ja wierzę, że ten znak, już za tym znakiem nie będzie więcej tej przepychanki jednego czy drugiego donosu, że w pewnym momencie wszyscy razem opamiętamy się. Która godzina? 15. Punkt? Tak. 3:00. No, to proszę Państwa, chyba jesteśmy w czasie. Proszę Państwa. Każda uroczystość musi mieć swój czas. Tak? Starałam się przekazać dyrektorowi Tarączykowi, obecnemu naczelnemu, w momencie, kiedy byłem w Lublinie. Tak starałem się podporządkować temu, że zaprosił mnie dyrektor. I dał mi możliwość, powie Pan parę słów, przejdzie Pan przez scenę. Przejdzie przez scenę. Starałem się to robić najlepiej. Z tym, że zdaje się, że ostatnie słowa trochę były zawijajcie. A krew niech na mnie spada. A więc wszystko, co nabroiłem w tym moim 90 latach życia, zanim biorę odpowiedzialność, że kogoś to tknąłem. Przepraszam, stokrotnie. I skoro minęła godzina 15, może w takim razie rozluźnimy się, rozejrzałem się. Nie wiem, czy tu jakaś butelka dotarła do mnie. Dziękuję bardzo.